problem wideo. Jedziemy, Banko, gdzie jedziemy, Ala? Jedziemy na Everglades. Wsiadamy na Everglades i idziemy do Agnes Klauzet, to taka knajpa w Kolonii, do której najbardziej lubię chodzić. No przecież nie będę krzyczeć, bo jesteśmy w bance. Ale nic nie będzie słychać. No bo jesteśmy w bance i w bance ludzie w sumie nie nagrywają filmików. Dlaczego? A my nagrywamy, no dawaj, to gdzie jedziemy? Jedziemy na Everglades. Będzie impreza? W Kolonii. Jest środek, nie jesteśmy skacowane, ale pomimo tego chcemy zrobić dla was dobre video. Będziemy je nagrywać w Agnes Klauzet, w takim typowym kolońskim lokalu, gdzie znamy pana właściciela i pana kelnera, który jest mega sympatyczny, nazywa się Jörg. Jörg będzie nam dzisiaj nalewał piwo i przedstawia wam podstawowe zdania po niemiecku. Jak to jest, jak się przychodzi do takiej typowej kolońskiej knajpy i co mówi kelner i jak zamówić piwo. Jesteśmy w Kolonii. Nie pamiętam, jaka to jest dzielnica, ale się dowiem. To jest taka knajpa, w której Alicja nagrywa swój vlog o języku niemieckim, na który was serdecznie zapraszam, bo jest fajny i ja jestem jakby częścią tego projektu troszkę. Przynajmniej pozwoliła mi Ala sobie pomóc. A w międzyczasie chciałam pokazać malwy, bo wiecie, no słabość mam. Coś nagrywasz? No ale to tak, żeby poćwiczyć. Nie będziemy tego montować chyba. Chcesz to montować? No, powiedz mi o swoich uczuciach, Alicja, przed nagrywką. O jakie masz uczucia? No, wie viel du dich heute jetzt. Ich fühle mich hinreißend und wundervoll. Ich überlege gerade, was ich noch sagen soll, zusätzlich, damit es gut aussieht und sich gut anhört. Okay, a teraz przetłumacz nam wszystkim Polakom, którzy nie znają niemieckiego. No ale i tak nie będziemy tego wykorzystywać wcześniej. Ale przetłumacz mi. Powiedziałam, że zastanawiam się nad tym, co mam powiedzieć i że dobrze się bardzo dzisiaj czuję. In Polen auch. Das haben wir auch als Likör. Heißt das Schnaps oder wie heißt das auf Deutsch, wenn man das bestellen will? Ja, dann würde man hier Geneva sagen dafür. Geneva? Roten Geneva. Roter Geneva, okay. Słyszeliście, jak się zamawia likier? Rota Geneva. Tak jak jest w Polsce soplicówka, to tutaj jest Rota Geneva. Ja. Jetzt spontan video. Zusammen. Zrobiłyśmy właśnie vloga Alicji. Tutaj jest Jörg. Jesteśmy w knajpie. Pokażę wam w ogóle w środku. Za krótko pokazałaś Jörga. Musisz dłużej, bo on pomachał i nawet nie było. Bardzo przystojny chłopak. Tak. Halo, sien. Olga była dzisiaj moim głównym reżyserem całego widia. Tak, nie dość, że jest matką mojego całego vloga. Ja pol. Scenariusz mi pisze. Daje mi zdania, ustawia mi, daje mi pomysły, także praktycznie właściwie to ona jest pomysłodawcą, ja jestem tylko taką kukiełką, która skacze. I ma alas. No to teraz pokażę wam knajpę, tak? Jak już pokazałam wam Jorga, Alicję i wszystko, pokażę wam super wystrój, bardzo fajny. To jest knajpa w Niemczech. Może szybko przelecimy, żeby do minuty nie doleciało. Tu jest budka telefoniczna, można sobie zadzwonić. Ja, ich möchte anrufen. A tutaj pogramy w darty, mam nadzieję, że się teraz uda. Jawohl. Ostatni moment w Kolonii, katedra. Ja zaraz jadę na lotnisko. Jesteśmy teraz właśnie tutaj w Kolonii. Olga przyjechała do Kolonii, zaliczyła fantastycznie ekscytujący weekend. Tutaj mamy katedrę, właściwie jak za każdym razem, bo ona tu już bywa regularnie. Jest moją kamerzystką, scenarzystką, przyjaciółką. Organizuje mi całe moje życie Kontaczką. I robi managing. Ale i tak za każdym razem musi sobie zrobić zdjęcie pod dom, pod domem. Zdjęcie pod domem, dom Olga ja, dom Olga ja. A ja jeszcze chciałam pokazać, co mi się przydarzyło. Takie, o, coś kupiłam, Madonna. Madonna. Ja, nudes. Nudes. Mit Titten. Piersi. Titten. Große Titten. Verabschied. Saczus. A Wiedersehen. Ja tu zostaję. O, schade. Liebling, komm mit mir. Następnym razem przyjadę. Dobrze, dobrze. Trzymam cię do słowa.